Potocznie przyjęło się nazywać bardzo surowe przepisy prawami drakońskimi. Jednak skąd wzięła się ta nazwa i czy jest w ogóle poprawna? Prawa drakońskie zostały spisane przez greckiego tyrana drakona w roku 621. Swoją drogą jest to jedna z nielicznych pewnych rocznych dat w dziejach archaicznych Aten. I wedle tradycji miały być one bardzo surowe. Istnieje nawet anegdota, że drakon zapytany dlaczego je takimi ustanowił miał odpowiedzieć, że nawet najmniejsze przestępstwo zasługuje na karę śmierci, a dla największych nie da się zastosować kary surowszej. I jednak jak jak ma się to do rzeczywistości. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądały te prawa, wiemy jednak, że istniał przepis oddzielający morderstwo umyślne od nieumyślnego, co może wskazywać, że może te prawa jednak aż takie surowe nie były. Jeśli odcinek Ci się spodobał, wejdź na naszego Discorda, zobacz najnowszy film i wesprzyj nasz kanał,